Panie profesorze, jak bumerang wraca temat tego, czy mamy odpowiednią liczbę szpitali, czy za dużą, czy za małą, czy za dużo łóżek szpitalnych i często tutaj są porównania do państw skandynawskich albo innych państw Europy. Jak pan uważa, mamy za dużo łóżek w Polsce, czy nie? Moim zdaniem nie mamy za dużo ani łóżek, ani szpitali. Musimy zwrócić uwagę na sytuację geograficzną, jak i również to, jaki, jaka gęstość jest zaludnienia, jak nasze, nasze, nasi mieszkańcy, gdzie oni mieszkają, jakie są odległości do, do szpitali. Generalnie Polska jest państwem e, mieszkańców e, małych miasteczek i wiosek. E, mniej niż 50% mieszka w, w dużych aglomeracjach, gdzieś około 40% w, w miastach większych niż 50-100 tysięcy. A więc możemy powiedzieć, że trochę tak jak we Francji Polacy są wieśniakami. Tak? My lubimy mieszkać poza dużymi miastami. Co nie znaczy, że zajmujemy się rolnictwem, tak? ale, ale no, taka jest prawda. W związku z tym średni, średni powiat to jest około 100 tysięcy ludzi, a odległości między miastami powiatowymi to jest między 50 a 100 kilometrów. Bo Polska jak na warunki europejskie jest rozległym krajem. W związku z tym centralizacja taka jak na przykład jest proponowana w Holandii, czy, czy w Danii, gdzie są to małe miasta i można im, im, i ludność głównie zamieszkuje duże miasta, no jest praktycznie niemożliwa. Tak? Bo byśmy pozbawili dużą liczbę mieszkańców dostępu do, do szpitala i zabiegów no wręcz ratujących życie i, i zdrowie. Druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o liczbę łóżek, to też gdybyśmy policzyli wszystkie łóżka, krótko, Średnio i długoterminowe, to, to w Polsce, we Francji czy w Niemczech mamy dokładnie tyle samo w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. U nas te łóżka są troszkę źle zdefiniowane, dlatego że 90% tych łóżek to są łóżka typowo szpitalne, które na zachodzie są definiowane jako Krótkoterminowe. Co to znaczy krótkoterminowe łóżko? To jest takie, gdzie pacjent przebywa nawet w przypadku bardzo złożonych zabiegów 3 do 5 dni. A reszta to są łóżka średnioterminowe lub długoterminowe. Średnioterminowe to jest od tygodnia do kilku, kilku tygodni, a długoterminowe to już po, gdzieś tam ponad, ponad miesiąc. I myśmy powinni przedefiniować te łóżka. A nie zamykać te łóżka, to jest po pierwsze koncentrować może wysiłki szpitali powiatowych, tam gdzie to jest możliwe, tworzenie konsorcjów, tak, ażeby pewne specjalności, jak na przykład specjalności zabiegowe, były w jednym szpitalu, specjalności niezabiegowe, takie jak interna, neurologia, no to mogą być w w osobnym y, szpitalu, ale razem y, to konsorcjum powinno zapewnić dla populacji 200-300 tysięcy odpowiednie podstawowe usługi, w tym intensywną terapię, sory, leczenie urazów, zawału serca, udaru, no to wszystko tam powinno być na miejscu dostępne, plus oczywiście pełna diagnostyka radiologiczna i laboratoryjna. Przy okazji właśnie tych rozmów o liczbie łóżek często pada kwestia liczby, szpital liczby pracowników medycznych, którzy są potrzebni. Czy taka konsolidacja i przesunięcie części łóżek typowo szpitalnych do opieki długoterminowej rozwiązałaby ten problem? Wydaje mi się, że w dużym stopniu, dlatego że moglibyśmy skoncentrować specjalności zabiegowe, czyli stworzyć na przykład z jednego położnictwa, czy jedno położnictwo w za, za trzy różne położnictwa, gdzie y, rodzi się po 100, 200, 300 dzieci, i skoncentrować to na jednym ośrodku, w którym się y, rodzi ponad 600 do 1000 dzieci, a, więc to, to zupełnie inaczej. Możemy wykorzystać wtedy te kadry, których teoretycznie w Polsce y, brakuje. Natomiast y, braki kadrowe są w dużej mierze y, zaoszczane poprzez y, niepotrzebne wymogi, NFZ-owskie, to w pewnym momencie NFZ właśnie pod, podkręcał te wymogi jakby za namową szpitali publicznych, ażeby wyeliminować prywatnych. No, tymczasem lekarze przeszli do prywatnych, a nie wcale nie słów publicznych, i teraz publicznie mają z tym problem z tymi wymogami, które same sa, o same się starały, tak więc tutaj w dużej części szpitale publiczne padły ofiarą swojego lobbingu. A więc trzeba to przede wszystkim urealnić. To jest po pierwsze. Po drugie, również jeśli chodzi o wymogi tutaj NFZ-owskie, co do liczby zatrudnionych specjalistów, liczby lekarzy na dyżurach, zamianę ale czasami dyżuru stacjonarnego na, te, na, na dyżur pod telefonem. I teraz, jeżeli mamy właśnie szpitale średnio-długoterminowe, to tam wymogi co do, co do kadry lekarzy Lekarski będą mniejsze i też właśnie co do, co do tych tak zwanych dyżurów, bo tam właśnie te dyżury w wielu miejscach mogą być po prostu pod telefonem, jeśli chodzi o kadrę lekarską. To samo, jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską. Mamy wyżyłowane parametry, no jest to wpływ oczywiście lobby pielęgniarskiego i pielęgniarskich, ile to pielęgniarek ma być na, na jednego pacjenta, Pacjenta jedno łóżko, tymczasem my potrzebujemy nie tylko pielęgniarkę przy tym łóżku, ale pomoc pielęgniarską, taką typową, tak? czy, czy osoba, która będzie się opiekowała opiekowała pacjentem, a Pielęgniarka z tytułem magistratą, może jedna, dwie są potrzebne na oddziale, które to skoordynują. To są osoby z wyższym wykształceniem, które mają zarządzać tym personelem średnim. A niekoniecznie musimy mieć pielęgniarkę do wszystkich usług pielęgniacyjnych przy pacjencie, bo nas na to po prostu nie stać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.